Bracia i siostry, fragment katechizmu Kościoła katolickiego. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przed ziemię, odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. Zobaczmy, jak te słowa bliskie są tego, co przeżywamy. Doświadczamy udręki świata, na którym żyjemy. Wojny, niesprawiedliwość, przemoc, kłamstwo, choroby, epidemie, kryzysy gospodarcze, polityczne, humanitarne, religijne, a także udręka Kościoła, prześladowanie z zewnątrz, krwawe prześladowania chrześcijan, Bogu dzięki nie w naszym kraju, ale przecież ciągle tylko za wiarę w Jezusa Chrystusa giną Jego wyznawcy. Powtarzanie kłamstw, odrzucenie przez świat prawdy, odrzucenie Chrystusa, Boga. I jeszcze gorsze prześladowanie Kościoła od wewnątrz. Niewierność, oziębłość, zamęt, powtarzane błędy, czyli herezje, nieewangeliczny styl, grzechy nieczyste. I dlatego z tęsknotą wołamy: przyjdź, Panie Jezu. Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że nie rozwiążemy tych problemów sami. Tylko Jezus jest Zbawicielem. W każdej mszy świętej, po modlitwie Ojcze Nasz, którą wspólnie recytujemy, kapłan odmawia już sam modlitwę: wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I to jest Adwent. To jest wołanie o drugie przyjście naszego Pana. Był jeszcze pierwszy Adwent, Adwent historyczny, Adwent, jaki przeżywał naród wybrany, Żydzi. To Pan Bóg Izraelitom dał obietnicę przez proroków, zwłaszcza przez proroka Izajasza, zwanego ewangelistą Starego Testamentu. Ten czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela skończył się z chwilą zwiastowania. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi i ta z Ducha Świętego poczęła Syna Bożego. Bóg stąpił na ziemię. To Jego przyjście nie zostało zauważone przez wielu.
Uznał je święty Józef. Potem prości pasterze betlejemscy, mędrcy ze wschodu, starzec Symeon i prorokini Anna. Potem 30 lat milczenia. Mesjasz jest na ziemi, ale prowadzi skromne, ukryte życie w Nazarecie. Ale wśród Izraelitów, zwłaszcza tych prostych i pobożnych, pod wpływem Ducha Świętego, rodziło się przekonanie, że oto już, oto jest we drzwiach, oto teraz przyjdzie Mesjasz. Stąd wystąpienie wielkiego ostatniego proroka Starego Testamentu, świętego Jana Chrzciciela, trafiło na podatny grunt. Jego porywające, ale wymagające, ostre kazania powodowały masowe nawrócenia. A szczyt radości Jan osiągnął wtedy, kiedy do niego nad Jordan przyszedł Jezus z Nazaretu. Wzruszony Jan, wskazując na niego, zawołał: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata, oto Zbawiciel oczekiwany, oto Mesjasz, Jezus Chrystus. Między Adwentem historycznym, który już był, i Adwentem, w którym trwamy, a którego zakończeniem będzie powtórne przyjście Chrystusa na ziemię, jest jeszcze trzeci Adwent, nasz Adwent. Pan Bóg przychodzi do nas z łaską, na miarę naszych otwartych serc, na miarę naszej modlitwy. Pierwszą łaskę, jaką otrzymaliśmy w Kościele, pierwsze przyjście Chrystusa do naszego życia dokonało się w sakramencie Chrztu Świętego. Natomiast w naszych czasach, bardzo trudnych pod względem duchowym, szczególnym darem jest Maryja Matka Boża, nasza duchowa matka. Bardzo wielu ludzi, zwłaszcza prostych w duchu i pobożnych, im jest trudniej pod względem duchowym, zwraca się do Maryi, odprawiając osobiste rekolekcje, powierzając jej swoje życie. Przed rokiem przeżyliśmy w naszej parafii nawiedzenie obrazu jasnogórskiego. To było drugie nawiedzenie, bo pierwsze było w 1978 roku. Już jest wmurowana pod chórem tablica upamiętniająca te dwa nawiedzenia Boże, nawiedzenia Maryjne. Będzie poświęcona uroczyście za 2 tygodnie. Od najbliższej niedzieli chcemy jako parafia przeżyć adwentowe, maryjne rekolekcje. Bardzo do udziału w nich zapraszam. Bardzo zapraszam do udziału w adwentowych mszach świętych o Matce Bożej, zwanych roratami. Z Maryją czuwajmy, bo Bóg chce udzielić nam tak wielu darów. Jak dobrze to będzie w Adwencie więcej się modlić, odłożyć media. Nie muszę ileś razy dziennie sprawdzać wiadomości i porównywać, jak piszą na tym portalu, a jak na tamtym portalu.
Chcielibyśmy, żeby nasze życie było bardziej duchowe. Chcielibyśmy, tak jak Maryja, przyjąć Ducha Świętego. Taki niech nasz ten trzeci Adwent będzie. Skończmy to rozważanie krótką modlitwą świętej Miriam od Jezusa, Palestynki, karmelitanki, która żyła w drugiej połowie XIX wieku w Betlejem. Zwana jest świętą małą Arabką. Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Po prawdziwej drodze prowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie. Z Jezusem błogosław mi. Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Amen.